Cześć, jestem Adam i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli byś na film został łapę, suba oraz jakiś komentarz pod filmem, będę Ci bardzo wdzięczny. Dzisiaj taki trochę luźny film, może więcej będzie takich fajnych filmów, na pewno coś tęga głowa wymyśli. No bo jak to niektórzy tam pisali w komentarzach, może byś coś zaczął więcej gadać niż grać. No to proszę bardzo, dzisiaj sobie pogadam trochę, haha. No, a dzisiejszym tematem filmu, jak tam widzicie, przedstawię Wam moje najładniejsze zdjęcia, jakie kiedykolwiek wykonałem. Nie będą to moje zdjęcia, aż takich gorących zdjęć nie mam. Hehehe. No. Jeżeli chcecie sobie tam wejść, no to zapraszam na mojego Instagrama, tam link w opisie kanału jest, to możecie tam wejść, polajkować, poserduszkować, obserwować i inne rzeczy tam robić. Przedstawię Wam moje takie, no, zdjęcia przyrody albo inne takie, jakie udało mi się wykonać. Więc bez żadnego gadania przechodzimy do pierwszej fotografii, a będzie ich trzy. No i pierwszym zdjęciem, do którego przejdę dzisiaj, będzie to zdjęcie najładniejszego zachodu słońca, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Proszę bardzo, tutaj. No, więc widzicie, fajnie to wygląda. Ja na to mówię, że to normalnie taki piekielny wygląd. Nawet mam na swoim zdjęciu w tle na Facebooku to zdjęcie. Bardzo lubię robić zdjęcie zachodu słońca. Szczególnie cenię sobie taki zachód, jak jest dużo chmurek. Fajne chmurki są. I te chmury są takie fajnie oświetlone przez te słońce. I normalnie wygląda to bosko. Kiedyś, rok temu, był taki naprawdę piekielny zachód. No, że niebo normalnie aż płonęło, to było wow dopiero. No, więc można fajnie ten zaszaleć. Jest też taka grupa na Facebooku Polskie Wschody i Zachody Słońca. Zapraszam na tą grupę, tam można piękne zachody sobie poszukać, poznajdować. No, więc to było to, przechodzimy do następnego. Kolejne zdjęcie będzie to zdjęcie naszego satelity, czyli Księżyca. Proszę bardzo, tutaj. No, myślę, że wow, zaszalałem też ostro, no. Bo odkąd kupiłem swoją kamerkę, której tutaj nagrywam, Panasonic, no to ona ma piękne przybliżenie tam, 50-krotne, 500-krotne, chociaż tego nie używam, ale do 100-krotnego przybliżenia to się używa. No i mogłem wreszcie zaszaleć i zrobić zdjęcie naszego Księżyca, bo dużo razy widziałem takie zdjęcia Księżyca i było to moim marzeniem po prostu, żeby coś takiego pięknego zrobić i się udało i jestem naprawdę podekscytowany, jak to pięknie wygląda z bliska. Oczywiście tam pana Twardowskiego nie znajdziemy i ufoków, no bo wiadomo, ludzkość to stan umysłu i no wiadomo, do Sosnowca nie przyjdą, bo to tam szkoda gadać, a my jesteśmy tacy, że jak oni nas widzą, to już wolą uciec, więc nie mają czego tutaj szukać, więc po mnie tamte CIA nie przyjedzie, że coś tam na Księżycu wykryłem. No dobra, no to tak to wyglądało fajnie. To przechodzimy do ostatniego, najładniejszego zdjęcia. No i ostatnie zdjęcie, na które dzisiaj Wam przygotowałem. Proszę bardzo, popatrzcie sobie na to. No, jest to... Są to szyszki, które są oblepione żywicą, czy no, taką żywicą fajną, żebyście nie mieli innych skojarzeń z boczuchy. No, pierwszy raz w ogóle spotkałem się z czymś takim, że szyszki są oblepione żywicą i w ogóle to tak pięknie to wygląda. To zdjęcie wykonałem, jak przejeżdżało przez moją wioskę Tour de Pologne. Jak wiecie, co to w ogóle jest. No i tak poszedliśmy sobie na to Tour de Pologne i tam było takie drzewo, z którego kapała żywica. I tam były takie piękne szyszki na wierzchu. I w ogóle jak to pokazywałem niektórym ludziom potem moje zdjęcie, czy to w szkole, czy to gdzieś indziej, to normalnie szło, chłopie, jakiś typie, normalnie chyba zawodowy fotograf z ciebie powinien być, no. No cóż, no lubię robić zdjęcia, no to jak się nadarza okazja, no to trzeba skorzystać z tego. No i widzisz, masz dobry sprzęt, kupujesz sobie, no i możesz sobie szaleć. No, więc tak to wszystko wyglądało na dzisiaj. Jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę i tam do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.